leczenie jest uwarunkowane dominacją procesu zapalenia nad neurodegeneracją. Twardnienie rozsiane jest jednostką chorobową, w której w ostatnich latach dokonał się bardzo duży, znaczący postęp w terapii. Jest to postęp, który w sposób istotny poprawia stan funkcjonalny chorych, poprawia jakość życia, ale także zmienia obraz choroby i oddala w czasie postęp niepełnosprawności pacjenta. Nadal jesteśmy na etapie, w którym nie możemy wyleczyć pacjenta z choroby, ale w sposób istotny możemy wpłynąć na ograniczenie jej postępu. Dostępne leki dzisiaj mają różne punkty uchwytu. To jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, jakim lekiem leczymy pacjenta i jak lek ma mechanizm działania w jednostce chorobowej. Dziś dostępnych jest już kilkanaście leków, które wpływają na postęp choroby. Są to leki iniekcyjne, są leki doustne, są leki wreszcie w podawaniu w infuzjach. Wszystkie one charakteryzują się zmniejszeniem wskaźnika rzutów choroby, osłabieniem postępu niepełnosprawności, zmniejszeniem ilości powstawania zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, tak zwanych zmian demielinizacyjnych, a przez to poprawiają jakość życia, zdolność funkcjonowania, no i zachowują pacjenta w dobrym stanie funkcjonalnym przez długie lata. Opublikowano w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, metaanalizę badań klinicznych, która ocenia skuteczność poszczególnych leków na podstawie dotychczas dostępnych badań, czyli badań dostępnych do końca 2016 roku. Leki te różnią się w swoim mechanizmie działania, różnią się w usprawnieniu pacjenta, w jego zmniejszeniu ilości rzutów czy w progresji niepełnosprawności, ale generalnie ich skuteczność waha się od 30 do 60-70% w wyhamowaniu postępu choroby. Można je podzielić na leki pierwszej i drugiej linii. Leki pierwszej linii, które są dostępne już dłuższy czas, dysponujemy wiedzą na temat dobrego profilu bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Leki nowsze, które dzisiaj wprowadzane na rynek, są lekami mniej poznanymi, co prawda nieco skuteczniejszymi, ale też obdarczonymi większymi działaniami niepożądanymi. Postęp w leczeniu stwardnienia rozsianego wynika między innymi z tego, że mając tak dużą ilość leków, staramy się dobierać lek indywidualnie do potrzeb pacjenta. To znaczy u pacjenta z aktywniejszą postacią choroby dajemy lek silniejszy. U pacjenta, u którego obraz choroby jest stabilniejszy, możemy decydować się na lek łagodniejszy, który w odroczonym czasie będzie porównywalny z tym lekiem silniejszym. Coraz to nowa gama leków, która jest dostępna na rynku, powoduje, że staramy się operować jakimiś algorytmami, wypracować algorytmy postępowania. To jest mocno dyskutowane na forach neurologicznych, nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych, jak pozycjonować te leki. Uważa się, że powinniśmy zaczynać od leków tych łagodniejszych, bezpieczniejszych, o udowodnionym mechanizmie działania, czy to w formie iniekcyjnej, czy to w formie doustnej, po to, aby mieć jeszcze w zapasie leki w przypadku zaostrzeń, w przypadku przyspieszeń choroby, aby zadziałać lekami silniejszymi. W tym pozycjonowaniu, jak Państwo widzicie, jest możliwość powrotu do leczenia przy nieskuteczności leczenia drugiej linii, do powrotu leczenia pierwszej linii. Dostępność do leczenia na stwardnienie rozsiane w Polsce jest coraz lepsza. Ona wyraźnie poprawiła się w ostatnich kilku latach. Około 20-kilku% pacjentów jest leczonych na stwardnienie rozsiane. Można powiedzieć, że to nie jest zbyt imponujący odsetek, ale trzeba powiedzieć, że nawet w krajach wysoko rozwiniętych on nie przekracza 40%. To jest uwarunkowane różnymi czynnikami.
między innymi stopniem akceptacji leczenia, czy formą postaci choroby, na którą cierpi pacjent i możliwości oddziaływania terapeutycznego. Tutaj trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy pacjenci, którzy chorują na stwardnienie rozsiane, mogą otrzymywać to leczenie. Jest ono dzisiaj zarezerwowane dla pacjentów z tak zwaną postacią rzutowo-remisyjną, czyli dla pacjentów, u których występują nasilenia, przesilenia choroby, tak zwane rzuty. Także pacjentów, którzy mają utrwaloną 24-tygodniową progresję niepełnosprawności w okresie 6 lat, jest znacząco niższy niż po stosowaniu placebo i po stosowaniu leków w krótkim okresie. Stwardnienie rozsiane jest zapalno-zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego. W początkowym okresie zachorowania dominują procesy zapalne, w okresie przewlekłym natomiast są to procesy zwyrodnieniowe. Choroba dotyczy głównie ludzi młodych, częściej występuje w drugiej, trzeciej dekadzie życia niż w późniejszych dekadach życia i częściej występuje także u kobiet. Rzeczywistych badań porównawczych head-to-head tych jest badań ciągle mało, one są przekonywane na małej populacji. No i niestety terapie doustne mają swoje obciążenia. Postęp, jaki dokonuje się w farmakoterapii stwardnienia rozsianego, związany jest także z nowymi postaciami leków, nowymi związkami. Leki te są nie tylko skuteczniejsze niż dotychczas stosowane leki iniekcyjne, ale także mają postać dawkowania doustną. To jest lepszy komfort dla pacjenta i leki te są znacznie wygodniejsze. Pacjenci chętniej przyjmują tabletki w większości niż mają wykonywać sobie kłopotliwe iniekcje, chociaż trzeba powiedzieć, że leki iniekcyjne także zmieniły swoje formy podawania. Dzisiaj dostępne są autostrzykawki, które podają lek praktycznie bezboleśnie. W związku z tym ta różnorodność leków, którą mamy, powoduje, iż wybór leku, jaki będziemy stosowali u danego pacjenta, zależy także od akceptacji pacjenta do danej formy leczenia. I to powinno być z pacjentem przedyskutowane i on też powinien mieć wpływ na dostępne i proponowane mu leczenie.